studenci! Studenci i studentki, jak to pięknie być studentem! Sam 20 lat temu nim byłem i bardzo dobrze wspominam te czasy. I chcę wam teraz coś powiedzieć, kochani. Przez cały czas swojego życia system wtłaczał we mnie, że jeśli chcę osiągnąć sukces, to muszę być albo prawnikiem, albo lekarzem. Żeby cokolwiek osiągnąć, to muszę być jednym z tych. Wiecie, kochani, ja byłem takim porządnym dzieckiem, takim porządnym uczniem i porządnym studentem. Kończyłem szkołę z najwyższą średnią, skończyłem studia z wyróżnieniem. Ale wiecie co? Kiedy zacząłem realizować się dalej, kiedy zacząłem realizować się w systemie tego świata, kiedy zbudowałem dom, założyłem dużą firmę, ludzie podchodzili do mnie i mówili: jesteś człowiekiem sukcesu! Jesteś człowiekiem sukcesu! Osiągnąłeś tak dużo! Masz piękny dom i wielką firmę! Zarządzasz ludźmi! Wiecie co? Ja wtedy byłem samotny, nieszczęśliwy i bardzo się bałem. Bałem się, co czeka mnie następnego dnia. Co to będzie? Co to będzie, kiedy obudzę się jutro? Wiecie, już w czasach studenckich ja zdawałem sobie sprawę, że to jest jedna wielka ściema! Że to nie o to chodzi, aby wkuwać na egzamin, następnie iść na koncert, narznąć się na imprezie. Budzisz się rano i znowu się boisz. Zastanawiasz, co będzie. Co będzie? Czy mnie zaakceptują koledzy w akademiku? Czy będę miał przyjaciół? Jak spojrzy na mnie ta dziewczyna? Czy będę miał pracę? Co będzie jutro? Nie wiem, może pójdę znowu na imprezę. Kochani, możesz tak żyć. Możesz tak żyć. Uciekając sam przed prawdą. Ale ja chcę ci dzisiaj powiedzieć, że jest rozwiązanie tej sytuacji. Jeśli jesteś studentem, wyobraź sobie, że podchodzę do ciebie w imieniu dziekana i rektora i mówię ci tak: do końca swoich studiów masz piątki i szóstki z wszystkiego, już nic nie musisz. Uwierzyłbyś mi? Uwierzyłbyś mi? I teraz chcę ci powiedzieć, przyjacielu, Jezus Chrystus zrobił dla ciebie dużo więcej na krzyżu Golgoty. Jezus Chrystus poszedł na krzyż i oddał tam swoje życie, abyś ty dzisiaj nie musiał spać, abyś nie musiał szukać przelotnego seksu, abyś nie musiał uciekać, abyś nie musiał pić, abyś nie musiał się bać, abyś nie musiał się bać, abyś mógł panować i zwyciężać. Kochani, 2000 lat temu Jezus Chrystus z miłości do każdego z was poszedł na krzyż. On to pokonał diabła. Diabeł to pajac, jeśli dojeżdża ci dzisiaj. Mówi ci, że jesteś słaby, że nic nie możesz. Wiesz, że to jest kłamstwo. Kłamstwo prosto z piekła. Ale jest rozwiązanie. Kochani, jednym z podstawowych poselstw, które głosił Jezus Chrystus, kiedy chodził po ziemi: musicie narodzić się na nowo. Tak, studenci, kochani studenci, wy też, każdy z was musi narodzić się na nowo. Jeśli nie narodzicie się na nowo, nigdy nie wejdziecie do Królestwa Bożego. Jak to zrobić? Już Jezusa pytał 70-letni religijny człowiek, któremu coś już się nie zgadzało w tym całym chorym systemie religijnym. Może tak jak on, może ty też i tak jak ja. Nie zgadzasz się z moherowymi beretami. Nie zgadzasz się z hipokryzją księży. Ale chcę ci powiedzieć, że Bóg nie ma z tym nic wspólnego. Jezus nie ma nic wspólnego z tym chorym systemem. Jeśli dzisiaj wezwiesz Jego imienia, bez Jezu, przepraszam Cię, że tyle lat żyłem bez Ciebie, że myślałem, że się nie interesujesz moim życiem, że jesteś gdzieś w chmurach i nic się nie obchodzi. Ale ja dzisiaj zapraszam Cię jako Boga do mojego życia. Dzisiaj zaczniesz panować. Zaczniesz panować. Po pierwsze, zostaniesz obywatelem nieba. Po drugie, diabeł nie będzie Cię dojeżdżał w żadnym temacie. Czy wiesz, że możesz się niczego nie bać? Niczego się możesz... Niczego! Strach został całkowicie pokonany, bo diabeł został pokonany. Czy wiesz, że możesz nie patrzeć teraz na kolegę, co tam ci obok, czy mnie zaakceptuje? Dziś, kiedy słyszysz głos Jego, serca swojego nie zatwardzaj. Nie zatwardzaj, bo właśnie teraz podejmujesz decyzję. Czy idziesz za Jezusem, czy zostaniesz z diabłem? Ty dokonujesz wyboru w tym momencie. Kochani, ja wam mówię dzisiaj, jest rozwiązanie za darmo dla każdego z was. Możesz żyć, panować i królować w swoim życiu. Możesz niszczyć dzieła diabła. Ja w to uwierzyłem. I mam to codziennie. Jestem zwycięzcą. Każdego dnia. Jestem zdrowy, silny, zaopatrzony. Mam szczęśliwy dom.
błogosławieństwo finansowe. To wszystko jest dla was. To wszystko jest dla was. Jeszcze dzisiaj możesz zmienić całkowicie swoje życie. Może myślałeś, że idziesz tutaj po to, aby bawić się na koncercie, ale prawda jest taka, że dzisiaj możesz dotknąć prawdy, możesz spotkać się oko w oko z żywym Bogiem. Kochani, ale nie jesteśmy tutaj tylko po to, żeby mówić wam o żywym Bogu. Czy jest ktoś z was, kto na coś choruje i dzisiaj chce wziąć swój cud? Wystaw mnie na próbę. Jeśli uważasz, że Boga nie ma, że On nie mieszka we mnie, wystaw mnie na próbę. Może masz nieuleczalną chorobę, może masz raka. Chcesz dzisiaj podejść stąd zdrowy czy zdrowa? Jezus żyje. Naszymi ustami dzisiaj mówi do każdego z was. Upamiętajcie się. Upamiętajcie się i pójdźcie za mną. Ja jestem Bogiem. Ja was pokochałem i umarłem za was. Poszedłem na krzyż. Nie służcie diabłu. Zwyciężajcie ze mną. Kochani, jesteśmy tutaj dla was. Halleluja.